Jest 30 czerwca, 7 rano, znajdujemy się na Tomaszowskich Błoniach przy ulicy Strzeleckiej, gdzie już za kilka godzin rozpocznie się impreza, na którą wielu z nas czekało. Lato z radiem. Na scenie, którą za mną widać, wystąpią dzisiaj Ania Wyszkoni, zespół Wanda i Banda i gwiazda wieczoru, którą będzie zespół Demono. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Zostańcie z nami, oglądajcie naszą relację, a teraz sprawdźmy, co słychać w studio plenerowym. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Panie prezydencie, ja nie będę oryginalna z tym moim pewnie pierwszym pytaniem, ale muszę o to zapytać, czy miasto często wykorzystuje fragment słynnego wiersza, słynnej piosenki, a może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Tomaszowa? Tak, to się stał hymn praktycznie miasta. To jest muzyka, która co roku towarzyszy nam w rozpoczynaniu festiwalu tomaszowskiego. No dzisiaj oczywiście będzie inna muzyka rozpoczynająca nasz festiwal, Polka Lata z Radiem, ale oczywiście jesteśmy przywiązani do tego utworu, bo przecież Tuwim tutaj bywał, bo laureatem Orderu Ecce Homo jest pan Zygmunt Konieczny, a więc autor muzyki do tego wiersza i myślę, że to jest taka nasza marka. Przed wojną to miejsce z powodu tego, że bardzo blisko spałań, jednokrotnie na pewno odwiedzał prezydent Ignacy Mościcki. Czy czuje się teraz jeszcze klimat tamtych czasów i ducha? Tak jak pani powiedziała, głównie w Spale, bo Spała się stała takim ośrodkiem prezydenckim. Faktycznie prezydent Mościcki, prezydent Wojciechowski, no przejazdem oczywiście ci współcześni prezydenci, którzy do Spały dojeżdżają. Natomiast my jesteśmy, że tak powiem, ze Spałą i z całymi tymi okolicami, wcześniej car Mikołaj tutaj bywał. Jesteśmy sprzężeni, wprawdzie dzielił nas granicy gminy, bo to jest gmina Inowłódz, tutaj miasto, gmina Tomaszów, ale oczywiście współpracujemy, kultywujemy te tradycje, no bo przecież o historii to tylko możemy mówić w dobrym tego słowa znaczeniu. Gościem Sławy Bieńczyckiej i Romana Czejarka na antenie Polskiego Radia był Tomasz Jarzyński, prezes WOPR, przewodnik, który opowiedział o pięknych okolicach Tomaszowa, urokliwej Spale i smardzewickich żubrach. Tomaszów 110 km od Warszawy, 55 km od Łodzi i proszę Państwa, miejsce wyjątkowe, duże miasto, 65 tysięcy mieszkańców, ale jest tutaj w okolicy miejscowość, którą gdy przyjeżdżamy do Tomaszowa rzeczywiście warto odwiedzić, która kojarzy nam się przede wszystkim, albo może między innymi z prezydentem Mościckim, tak jest, z historią, słynna Spała. No tak, Spała rzeczywiście, często niektórzy powiadają tak, że Tomaszów leży koło Spały. Przypomnę, że Spała ma tylko 400 mieszkańców. Natomiast Spała leży koło Tomaszowa Mazowieckiego. My nie mamy wątpliwości. No faktycznie. W każdym razie rzeczywiście przy tak niewielkiej ilości mieszkańców znana jest w całej Polsce i nie tylko. No z tego względu, że jest tam centralny ośrodek przygotowań olimpijskich, ale i cała historia. 500 lat historii to jest jednak dużo i dlatego ta miejscowość jest tak, Można by wyliczać wielkich tego świata, którzy przyjeżdżali do tego miejsca, bo to nie tylko nasi szefowie państwa, czyli nasz prezydent przedwojenny, ale także jeszcze wcześniej przecież car, słynne carskie toalety rozstawiane po lasach, w związku z tym na przykład i masa tym podobnych rzeczy. Dokładnie tak. To można by się cofnąć historią jeszcze dalej, do czasu właściwie Władysława Hermana, bo te lasy... On też? Oczywiście, przecież tam powstał kościółek świętego Idziego niedaleko Spały, 1086 rok, jako wodą dzięczynne za narodzenie Bolesława Krzywoustego i przed wszystkimi wielkimi wyprawami możni tego państwa czy królowie przyjeżdżali na polowania, głównie w te tereny. I dlatego te tereny były tak znane. Ja gdy przyjechałam kilka lat temu do Spały, to nie na polowania, ale po to, żeby podpoczywać. A żubra ukrywam, widziałaś? Widziałam, ale nie ukrywam, że na mnie z kolei zrobił wrażenie ten stary taki kościółek, który został wybudowany z okazji 50-lecia AK i droga krzyżowa wyjątkowa. To znaczy kościółek zbudowany był w 1924 roku na polecenie ówczesnego prezydenta Polski Stanisława Wojciechowskiego. Jest to nietypowy dla tego regionu, bo to jest kościółek modrzewiowy, tak zwanej konstrukcji zrębowej, czyli wybudowany bez użycia gwoździ. A później stał się kaplicą prezydenta, gdzie bardzo często z niej korzystał Ignacy Mościcki, który zresztą zafundował tam płaskorzeźbę, która przedstawia scenę nawrócenia świętego Huberta. No i Romek już powiedział o żubrze i teraz właśnie co innego chciałem zwrócić. Ta carska toaleta, dlatego że tam jest skansen rzeki Pilicy. W tym skansenie jest taki dziwny drewniany domek przy wejściu i przewodnicy zawsze robią zaskakujące pytanie dla turystów. Mówię, a jak państwo myślą, co to jest? No i ludzie wymyślają różne rzeczy, a to się okazuje, że to jest toaleta dla cara, bo przecież car nie mógł tak w lesie bez osłony. No jasna sprawa jest, tylko że ta toaleta teraz stoi w skansenie rzeki Pilicy w samym Tomaszowie. Prawda? W miejscu takim, jednym z niewielu w Polsce, bo takich muzeów mamy bardzo niewiele. O tym miejscu jeszcze będziemy się rozmawiać, ale ja koniecznie o tych żubrach, ponieważ
Proszę Państwa, żubry nie tylko w Białowieży, ale także właśnie i tutaj w okolicy Tomaszowa. Po pierwsze, symbolem spały jest właśnie naturalnej wielkości żeliwny posąg żubra. Można sobie spokojnie zrobić zdjęcie. A po drugie, smardzewice także szczycą się żubrami. Oczywiście, jest tam rezerwat żubrów, gdzie jest 20 dorodnych okazów, zbudowany w latach 30. przez Ignacego Mościckiego. I te żubry są tam hodowane nie tylko dla potrzeb turystów, ale one są wypuszczane później na wolność, czy się sprzedawane do krajów skandynawskich i do wielu miejsc na świecie po prostu. No jest to kapitalne miejsce. Jest zrobiona teraz trasa turystyczna, gdzie można po pokonaniu 2700 metrów dojść do tarasu widokowego i na żywo zobaczyć, niemalże otknąć się o prawdziwego żubra. Lecie z radiem towarzyszyła akcja ekologiczna. Podczas imprezy odbywała się zbiórka zużytych baterii i drobnego sprzętu RTV i AGD. Podkreślano zagrożenie, jakie niosą ze sobą elektrośmieci. Pani Aneto, to może powiedzmy, dlaczego tak naprawdę nie możemy wyrzucić baterii do zwykłych śmieci? Szanowni Państwo, mała bateria, nawet taki paluszek, najczęściej używane przez nas baterie, nawet taka w tym zegarku, który ja tu przed sobą widzę, który pokazuje teraz 32,6 stopnia, a nie 32,4, także już całkiem sporo rośnie. Taka mała bateria, jeżeli wyrzucimy ją zwyczajnie do odpadów komunalnych i potem z tymi odpadami zostanie wyrzucona na wysypisko, co się raczej nie zdarza, bo pamiętajmy, że w firmach komunalnych to wszystko jest też przesortowywane. No ale jeżeli wyrzucimy ją od tak za siebie, tak jak czasem się pewnie niektórym zdarza, jest w stanie zanieczyścić metr sześcienny gleby. W tej baterii jest rtęć, jest ołów, jest kadm, są inne substancje trujące, a pamiętajmy, że tą baterię zwyczajnie można wyrzucić do specjalnego pojemnika na baterię, który jest w każdym urzędzie gminy na pewno, w wielu sklepach, w wielu placówkach, w sklepach z elektroniką, w spożywczych sklepach często też spotykamy. To już powiedzieliśmy, w jaki sposób może zanieczyścić. Proszę pamiętać, że te wszystkie substancje są oczywiście toksyczne dla człowieka. A jeśli nie wyrzucimy właśnie od tak gdzieś do śmietnika albo na ziemię, tylko oddamy do specjalnego punktu, to co możemy odzyskać z takiej baterii? Możemy praktycznie wszystko odzyskać. Możemy odzyskać też część metali ciężkich. Możemy odzyskać surowce, z których została zrobiona, nawet papier, jeżeli jest taka otoczka z papieru. Też to możemy odzyskać i to wszystko z powrotem przeznaczyć na wyprodukowanie kolejnych takich rzeczy. Tak samo z elektrośmieciami, tak? Pani Tamaro, dzisiaj na naszym koncercie będziemy prowadzić od godziny 16 zbiórkę. Co zbieramy? Zbieramy baterie, akumulatory, bo to też są baterie, tylko trochę większych rozmiarów i drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny. Czyli zużyty. To mogą być odkurzacze, mogą być miksery, mogą być ekspresy do kawy, suszarki, aparaty fotograficzne, suszarki. Telefony komórkowe. Wszystko to, co się poniewiera po naszych szufladach i psuje nam krew na co dzień. Dlaczego tak ważne jest, żebyśmy nie wyrzucili znowuż tych elektrośmieci do takiego zwykłego śmietnika? Wszystkie te produkty, które, że tak powiem, skończyły żywotność i przestały dla nas być atrakcyjne, są wartościowym surowcem, nadającym się do odzysku i do ponownego przetworzenia, czyli do recyklingu. Z wszystkich tych rzeczy jesteśmy w stanie odzyskać tworzywa sztuczne, metale. Te trujące i te nietrujące, aczkolwiek bardzo cenne. Odzyskując metale, chronimy nieodnawialne źródła energii, chronimy ropę, chronimy energię, chronimy wodę. Wszystko chronimy to, nas tym samym. Chronimy nas, wszystko to, co jest potrzebne do wytworzenia, do przetworzenia każdej tony rudy. Jednym z ciekawszych miejsc Tomaszowa jest skansen rzeki Pilicy, który kryje w sobie niezwykłą historię. O pięknej Pilicy i muzeum poświęconemu tej rzece opowiedział na antenie Polskiego Radia dyrektor pan Andrzej Kobalczyk. Panie Andrzeju, teraz możemy powiedzieć królowa tego terenu, czyli rzeka Pilica. Dlaczego pan tak ją ukochał? Z uwagi na jej niezwykły charakter. Często w XIX-wiecznych opisach, wierszach przyrównywano naturę Pilicy do natury kobiety. A więc niespokojna i może niewierna czasem, ale zawsze ci poeci kończyli te opisy Pilicy stwierdzeniem, że jakże piękna i pociągająca przez to. Coś jest w tej rzece, w tej niespokojnym nurcie, bardzo szybkiej rzece, która, no, której nazwa się od tego wywodzi. Pilica to rzeka pilna, piląca, 7 km biegu na godzinę. To jest rzeka niezinna, ale do rzek górskich porównywalna, co powodowało wiele konsekwencji i w przyrodzie, intensywnie rzeźbiła krajobraz z ruchomym dnem, z wylewami, starorzeczami, tak? Ale i w historii, bo przez to, że były te starorzecza, to nierówne dno przesuwające się prawie w oczach,
była w historii granicą ziem, księstw, guberni, a też często rubieżą obronną w czasie I wojny światowej, między innymi w czasie II. I te wydarzenia pozostawiły nad nią bardzo liczne ślady, które ta piwnica do tej pory troskliwie przechowuje i które my po latach wydobywamy, nawet ożywiamy, uruchamiamy. A właśnie, jak Państwo to wydobywają i ożywiają? Proszę Państwa, tutaj w Polsce mamy jedyny, po pierwsze pierwszy, a po drugie jedyny tego typu muzeum na wolnym powietrzu, które właśnie poświęcone jest rzece, czyli skansen rzeki Pilice. Tak, to jest jedyna tego typu w Polsce i właściwie pionierska nadal placówka o tej formule skansenowej, która pokazuje tak zwaną przestrzeń kulturową jednej konkretnej rzeki. A więc to, w jaki sposób ta rzeka wpłynęła poprzez swój niezwykły charakter na, jak powiedziałem, wydarzenie historyczne, ale też na zajęcia ludności, na obyczaje, nawet na słownictwo, na gwarę i wiele, wiele innych konsekwencji. A na słownictwo to jak? Jakiś jeden przykład? No właśnie te okrąglice tomaszowskie choćby. Okrąglice. Tak, okrąglice. Tak, to intrygująca nazwa, niektórym się może to inaczej kojarzy, ale to jest gwarowa nazwa na określenie tych takich cudnych, niezwykłych meandrów tutaj w okolicach Tomaszowa. W samym Tomaszowie można to widzieć, jak pięknie Pilica tańczy po łąkach, bardzo zakręca i tworzy te właśnie okrąglice. Była też nazwa Pętlice, ale nam się wydawało, że ta okrąglica jest bardziej wdzięczna do określenia nowego produktu turystycznego, który tutaj powstaje, właśnie o nazwie Tomaszowska Okrąglica. Panie Andrzeju, co ta pilotka ma wspólnego ze skansenem? Możemy wyciągnąć teraz? Poszeleśmy, bardzo proszę. To jest torba pana? Tak. A w środku? Właśnie przed chwilą dostałem tu w prezencie od kolejnego miłego gościa, pana majora Dąbrowskiego z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa, zaprzyjaźnionego ze skansenem. Ale zaraz, to jest pilotka czołgowa, to z Kawalerii Powietrznej? A właśnie, właśnie. To jest w ogóle nie pilotka, tylko to jest hełmofon. Tak, między nami. Dlaczego hełmofon? To ja tym bardziej tego nie założę. Myślę, że do twarzy byłoby, pani redaktor. Ja też tak myślę. No tak. No. Przekonamy się później. Otóż w Tomaszowie Mazowieckim i w okolicy najbliższej w 68 roku, w ciągu pół roku, były kręcone zdjęcia do kultowego, przyznanego serialu Cztery pancerni pies. Wiele ujęć tutaj, w mieście, obok miasta. I dodajmy, że jeżdżący T-34, taki sam jak ten rudy 102, jest u pana. Tak. Jest to depozyt Muzeum Wojska Polskiego, któremu bardzo jesteśmy za to wdzięczni. My go uruchomiliśmy i on jak magnes przyciąga fanów tego serialu, w tym ogólnopolskiego, członków ogólnopolskiego klubu pancernych. Z całej Polski się zjeżdżają młodzi ludzie, remontują go, w nagrodę jeżdżą, a też organizujemy z użyciem tego czołgu. Ile pali na 100? Bardzo dużo. Ja się za głowę łapę, ale to jest 200 litrów na 100 km oleju napędowego. Zwłaszcza droga podróż. Droga zabawka, tak. Ale to są krótkie przejażdżki i myślę, że warto go... No oleju do tego pali też sporo. Ale to jest... Wyciągamy tą pilotkę, wyciąga. Hełmofon, no właśnie, nie pilotkę. To... O. No właśnie. I co ważne, to jest wersja letnia. To jest wersja letnia, ja im współczuję. Ale jakby pani, kiedy pani zimową zobaczyła, to by pani się zatrwożyła, bo zimowa ma taki baranek. Na futerku. Na futerku jest, a ta nie ma futerka. Od razu państwu mówimy, że Romek na pewno to sfotografuje, będzie można na naszych stronach internetowych zobaczyć. Pasuje! Chyba śmiesznie wyglądam, ale tak, pasuje nawet. Ma nawet tutaj głośniki, a my w naszym czołgu mamy nawet uruchomiony interkom. To jest konieczność zresztą przy jeździe i to wszystko funkcjonuje. Czołg jest całkowicie sprawny, walczy w naszych inscenizacjach, bo to jest też specjalność naszego skansenu, ożywianie historii. Program Lata z Radiem był bardzo bogaty w różnego rodzaju atrakcje przygotowane przez organizatorów. Impreza miała na celu nie tylko przybliżyć Tomaszów całej Polsce, ale przede wszystkim zapewnić jego mieszkańcom świetną zabawę. Co się będzie działo wieczorem? A to bardzo prosty instruktaż. Zawsze jest program dla dzieci, zawsze są trzy muzyczne gwiazdy, zawsze jest specjalny pokaz sztucznych ogni, zawsze jest sporo różnych konkursów i nagród dla widzów i dla słuchaczy. W tym przypadku dla tych, którzy przyjdą na koncert. Zestaw się zmienia, czyli za każdym razem, każdy weekend wygląda inaczej. A dzisiaj Andrzej Krzywy i Demono, Ania Wyszkoni i Banda i Wanda, czyli coś dla młodszych, starszych i tych w średnim wieku. Już za kilka godzin rozpoczną się koncerty. Czy będzie pan uczestniczył do końca imprezy? No nie wiem, czy do końca, ale na pewno będę uczestniczył. Ja mam tą dobrą sytuację, że mieszkam niedaleko, więc ja na festiwale i dzisiaj pewnie też wpadam tam po prostu co jakiś czas. Wiem, że mam jeszcze swój występ na scenie, także na pewno będę. Świetna okazja do zapytania o upodobania muzyczne. Jakiej muzyki pan słucha? No dzisiaj akurat ostatnia gwiazda mi odpowiada.
Słoneczne miasteczko obfitowało w stoiska z przekąskami, napojami i upominkami. Był również sklepik Lata z radiem z firmowymi gadżetami. Szczególnie wiele atrakcji przygotowano dla najmłodszych. Nie zabrakło karuzeli, dmuchańców, baloników i waty cukrowej. Ciekawym miejscem rozrywki było miasteczko, w którym maluchy mogły rysować, uczestniczyć w zabawach lub ozdabiać swoje buzie kolorowymi malunkami. Za nami pierwsze próby zespołu Demono, Ani Wyszkoni i zespołu Wanda i Banda. Już za 15 minut pierwsza atrakcja dla dzieci. O godzinie 16.15 rozbrzmiała Polka Dziadek, a na scenie Roman Czejarek i Bogdan Sawicki przywitali wszystkich uczestników imprezy, przedstawiając plan i przeprowadzając konkursy, w których do wygrania były niespodzianki sygnowane znakiem Lata z radiem. Tej osobie, która powie mi, ile lat w tym roku, jutro, bo jutro są urodziny Lata z radiem, kończy Lata z radiem. Jutro są urodziny Lata z radiem, żeby było uczciwie, idę jak najdalej od sceny. Kto wie, ręka do góry? Ile pan powiedział? Idę do pana. Ile? 35 pan mówi? Nie? Wie? Czy ja wyglądam na 35 lat? Ja wiem, że ja wyglądam na 28, ale tak naprawdę jest troszkę więcej. Ile? Nie 25? Ile? 41, bardzo proszę. Ryś jest pani. Jak pani ma na imię? Pani Ewo, pani jest stąd z Tomaszowa, czy gdzieś z jakiejś okolicy? W sprawie Rysia. Karmi się dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Na spacer można wyjść raz. Kuweta może być jak dla kota. Jest jeden problem. On w nocy chrapie. Ale troszkę. Pani też, tak? To w porządku, to się dogadacie. Przytulcie Rysia, opiekujcie się nim dobrze. Za rok przyjedziemy, sprawdzimy, jak się miewa. Rysie rozdany. Sława Bieńczycka zaprezentowała natomiast studio plenerowe i chwilę później na scenie pojawiło się Centrum Uśmiechu. Znani i kochani przez wszystkie dzieci bohaterowie kanałów telewizyjnych bawili najmłodszych radosnym śpiewem, tańcem i konkursami. Pogoda dopisała, jest bardzo gorąco. Czy równie gorąca była atmosfera? Bardzo atmosfera była gorąca. Mówię, ja detektyw Łodyga, który przeprowadziłem bardzo sprytne dochodzenie a propos gorącej atmosfery. Tyle. Muszę mówić, gdyż detektywy mówią zawsze dużo, żeby wszystko było dla wszystkich jasne. Tak było gorąco, że ze mnie się prawie suszona truskawka zrobiła. Tak, ja go widziałam, on sech w każdą chwilą. A ty, moja droga Jagodo, ja widziałem, ty tańcowałaś w Tomaczowie. Ci się widzę bardzo, bardzo podobało. Mów. Rybko, możemy się jakoś porozumieć? Tak, ona kiwnie. Mam migi! Czy Rybka dobrze się bawiła? Powiedzcie, czy byliście już wcześniej w Tomaszowie? Byliśmy tutaj. A kiedy byliśmy tutaj? Mnie tam nie było. A to my byliśmy to tutaj. My byliśmy tutaj i było równie sympatycznie, chociaż na lecie z radiem ale nie jest... równie gorąco. No właśnie, a na lecie z radiem jest zawsze tak mega, mega. Tak, bo to jest lato, ja sprawdziłem, to jest lato. Wiesz, to na dodatek z radiem! Jak masz na imię, dziewczynko? Monika, także Moniko, moja droga, bo jest bardzo dobrze. No nie wiem, Ała, no co ty nie mi ciągle na mój nos pakujesz, bez sensu, ciągle nosą. My tak ciągle się kłócimy, bardzo Państwa przepraszamy. Przepraszamy, że się kłócimy. A teraz bardzo ważne pytanie. Promowaliście dzisiaj ekologiczny, zdrowy tryb życia. Tak, tak, zdrowy bardzo. Czy w życiu codziennym również kierujecie się tymi zasadami? Widać, a nie widzisz, jak pięknie wygląda. Przecież zdrowa, a ty nie a ona? Ciągle o sobie. Ma mówić? Weź tego kinola. Przecież zobaczcie, jaka jestem piękna, zdrowa i dorodna. Głupia Jagoda. A ja się polewam wodą tylko wtedy, kiedy potrzebuję, a nie wtedy, że... A słońca dużo musi mieć, bo wtedy jest słodki. Tak. Ty nie pacaj mnie ciągle tym nosem. Jakie macie plany na wakacje? Chcieliśmy jeździć dalej na trasie Lata z radiem i to będziemy robić. Takie wakacyjne są dosyć te plany. Chyba, że ze mnie drzem zrobiam, to już nie będę jeździł. A co robi wakacje Rybka mini? Pływa, to proste pytanie. Pływa razem z nami. Pływa. Dokąd płynie Rybka teraz? No z trasą. Jutro popłynie do miasta na W. Do Wielunia płyniemy jutro. Taki bardziej rozgarnięty, nie ja. Do Wielunia płyniemy jutro, sprawdziłem. Do Wielunia. Czy możecie pozdrowić wszystkie dzieciaki z Tomaszowa? O, pozdrawiamy wszystkie dzieciaki z Tomaszowa. Ja pierwsza pozdrowię, bardzo, bardzo pozdrawiam. Pozdrawiamy was bardzo gorąco, drogie dzieciaki i ryba. Tfu, przepraszam, Jagoda w ogóle pozdrawiam. Nigdy nie ma racji, o. A Rybka też pozdrowi? Bardzo ładnie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy wam bardzo, droga telewizja. Jesteście niesamowici i bardzo wytrwali. Jak się państwu podoba dzisiejszy dzień? Bardzo fajny. Super. Tak, super. Co się szczególnie podoba? Konkursy. Konkursy dla dzieci szczególnie. Mini. A bierzecie państwo udział w tych konkursach? Właśnie wysyłaliśmy SMS-a, czekamy teraz na wynik. Może zadzwonią. Co jest do wygrania? Aparat cyfrowy, telewizor, także no zgadza się. A co dzieci? Czy dzieci się spotkały z Rybką mini dzisiaj? Spotkały się, Mieszku? Tak. Tak? A co narysowałeś? Pokażesz nam ten rysunek? Powiedz, co nam narysowałeś? Jeszcze nie, dostałeś kolorowankę, tak? Pokaż się swoje telefony. A co ci się podoba tutaj? Raz jeszcze, sprawdzamy. Co ci podobało, Mieszku?
Zobaczymy, kto się odezwie. Misiu? Misiu i co chyba? I to jest zamiar. Bańki. To może rodzice jeszcze powiedzą, jak pod kątem dzieci jest przygotowana impreza. Super, jest super. No, wydaje się, że jest fajnie, naprawdę. A czy uczestniliście Państwo wcześniej w Dniach Tomaszowa, które były przez lata organizowane? Jakbyśmy porównali te dwie imprezy? Bez porównania. To zdaniem jest dużo lepiej zorganizowane. Lepsze organizacje jest w ogóle. Samo to, że jest ta bramka tu zrobiona, to już jest duży plus. Super. Co się podoba? Mini mi się najbardziej podobało i moim wnuczkom też. O, to zaraz zapytamy dzieci, czy się dzieciom podobało. Co się dzieci podobało Wam najbardziej? Spotkałaś się z rybką Mini i z detektywem młodego? Gdzie pani stoi? I co się ciekawego działo? Gdzie pani stoi? Nagrody były, prawda? Piosenki wesołe. Tak, czy rysowaliście też? Pani stoi? Gdzie pani poszła? A braliście udział w jakichś konkursach może? Nie. Dziewczyn, ile to jest metrów stąd? Ale widzę, że jesteś pomalowana. Kto cię pomalował? Pani, która malowała dzieci. I podoba Wam się ta impreza? Tak. Tak, bardzo się podoba. A Ty lubisz rybkę Mini? Tak. Regulamin jest A czemu rybka Mini jest taka fajna? Osoby. Pani poszła sobie na przystań, no? No tak. Okej. Okay. Nie, to nie. Ja się ciągle ją oglądam. 510. Super, jeszcze powiedzcie, jak macie na imię. Jak masz na imię? Dziewiątka. Jak masz na imię? I dzwonię, cicho. Talia. Talia, tak? Dawid. Oliwia. No jak się bawicie dzisiaj? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Na jaki punkt programowy czekałyście? Albo czekacie? Czekamy na Anię występanie w Wyszkoni. A uczestniczyliście wcześniej w Dniach Tomaszowa, które były organizowane przez lata. Jak byście porównały te dwie imprezy? No, Dni Tomaszowa były lepsze. A mi się wydaje, że nie ma to znaczenia, jest fajnie. I na dniach, i teraz też jest fajnie. Czekamy na Anię Wyszkoni. Też. Czy uczestniczyły Panie w Dniach Tomaszowa, które były przez lata organizowane? Nami. Gdyby można było porównać te dwie imprezy. Wolimy dzisiaj. Pani również? Tak, spokojniej. Dobrze nam się podoba. Na jaki punkt programowy szczególnie czekasz? Razem z znajomymi czekamy na Demona najbardziej. Uczestniczyłaś w Dniach Tomaszowa wcześniej? Bywało. Jakbyś porównała te dwie imprezy, Dni Tomaszowa lat. Mnie to też się dużo bardziej podoba, ponieważ jest dużo bardziej kulturalnie i ta impreza ma jakiś prestiż, tak? Jest stawiany raczej na wykonawców, na kulturę, a nie na pijaństwo. Na co czekacie? Na jaki punkt programowy szczególnie? Na karuzelę. Na karuzelę, no. Zaraz idziemy na karuzelę. A na wykonawców jakieś specjalnie? Przyszliście jakieś może? Nie wiem, no. Ani Wyszkoni chętnie zobaczę. Jeszcze widzę, mówicie, że dopiero przyszliście tutaj, ale uczestniczyliście wcześniej może w Dniach Tomaszowa? Tak, uczestniczyliśmy. No. Dałoby się jakoś porównać te dwie imprezy? Ta jest zdecydowanie większa, zdecydowanie więcej się dzieje, zdecydowanie więcej ludzi. O tej porze zazwyczaj tutaj jeszcze było mało ludzi. Jest lepiej. Tak mi się wydaje. Tuż przed godziną 18 rozpoczął się występ pierwszej gwiazdy. Zespół Wanda i Banda zamienił scenę w wielki wulkan energii, emanującej w rytmie rocka. Wśród publiczności znaleźli się fani z każdego pokolenia, co świadczy o niezwykłej ponadczasowości artystki. Na jaki punkt programowy czekaliście dzisiaj szczególnie? Wanda i Banda. Gdzie to jest? Jesteście fanami tej grupy? Z fanami nie, ale lubię posłuchać tej muzyki. No. Pojawiły się wszystkie najbardziej znane utwory zespołu. Fabryka Marzeń, Nie będę Julią, Mamy czas, Hi-Fi czy Siedem życzeń. Energiczna i prawdziwie rockowa gwiazda okazała się również bardzo sympatyczną osobą z wielkim dystansem do siebie. Bardzo gorąco, bynajmniej nie chodzi mi tutaj wcale o pogodę, która również dopisała. Jak spisała się nasza publiczność tomaszowska? Ja myślę, że jak dzień dobry, w ogóle witam wszystkich bardzo serdecznie. Myślę, że jak na ten upał, bo właśnie się dowiedziałam, że w tej chwili, pomimo że nie ma słońca, jest chyba 41 stopni. W związku z tym troszeczkę zmieniłam repertuar, czyli wprowadziłam jednak troszkę ballad i takich chłodniejszych, spokojniejszych utworów, bo widziałam, że wszyscy ledwie zipią, łącznie z nami. Ale myślę, że publiczność spisała się wspaniale, bo pogoda nie jest łatwa, chociaż nie zrzęćmy, nie narzekajmy. Ja twierdzę, że nie ma niewłaściwej pogody, są tylko niewłaściwe ubrania, ale jak już robi się tak, że właściwie wszystkie ubrania należałoby z siebie zdjąć i też by nie było chłodniej, no to jest afera. Ale bardzo dziękuję za przyjęcie właśnie publiczności z Tomaszowa Mazowieckiego, bo było naprawdę super, bardzo się cieszę i bardzo było miło. To może jeszcze o planach zawodowych najbliższych? Ponieważ rzeczywiście 30-lecie przypada w 2013 roku, jesteśmy w trakcie też pracy nad płytą, którą na tę okoliczność chcemy wydać.
No i w związku z tym jeszcze w międzyczasie trzeba robić nagrania, jeszcze gdzieś jeszcze pisać jakieś teksty, komponować te utwory, aczkolwiek dość dużo piosenek już mamy mocno zarysowanych. Fajnie, fajnie to idzie, mam bardzo fajnego producenta, jestem zadowolona, jest to nowy producent, więc to też zawsze jest taka nowa fajna siła. I, no i mam nadzieję, że uda mi się wylansować z tej nowej płyty jakiś utwór tak mocno jak Julię czy Hi-Fi, bo chciałabym to zrobić głównie ze względu właśnie na muzyków, żeby poczuli ten taki prawdziwy top, bo my nie jesteśmy zespołem w tej chwili z pierwszej półki medialnej, my jesteśmy tylko z pierwszej półki jakościowej, co tu było słychać po prostu. Mnie to wystarcza, im również, ale fajnie było, żeby poczuli na grzbiecie oddech popularności. Jeszcze może zapytam, skoro to 30 lat, czyli ma już Pani pewne porównanie, czy trudny jest współczesny rynek muzyczny polski? Właśnie odpowiadam zazwyczaj na to pytanie, nie ma porównania. To jest tak, jakbyśmy, to są dwa różne światy, to jest zupełnie co innego, lata 80. zupełnie inaczej jest teraz. Na pytanie, kiedy było łatwiej, też nie potrafię odpowiedzieć, ponieważ to jest tak, tak inna baja, że nie da się tego po prostu porównać. Na pewno młodzi ludzie, amatorzy, mają w tej chwili bardzo fajnie, bo mają kupę programów, różne X-Faktory, Mam Talenty i tak dalej. Kiedyś młody człowiek, jak chciał coś zaśpiewać, to praktycznie mógł wystąpić tylko na festiwalu piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu albo na festiwalu piosenki radzieckiej w Zielonej Górze. I to były jedyne możliwości, więc w tej sprawie na pewno młodzi ludzie mają znacznie lepiej. Ale też firmy, które produkują tego rodzaju programy, nie wpatrują się w człowieka. To jest przemiał, szybki ruch po prostu. Nikogo nie interesuje, co będzie z Gienkiem Loską czy z jakimś innym młodym człowiekiem za rok. Dziękujemy bardzo, życzymy dalszych sukcesów i tyle energii przez następne 30 lat i więcej. Dziękujemy. A jeszcze prośba, może Pani pozdrowić tomaszowskich tutaj uczestników, którzy przybyli specjalnie na koncert z Pani. To jestem ja, Wanda Kwietniewska, z zespołu Wanda i Banda. Bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego. Buziaczki dla Was, wszystkiego dobrego. Chwilę wytchnienia po niesamowitym koncercie można było odnaleźć w konkursach sponsorów, w których do wygrania były atrakcyjne nagrody. Spodziewaliście się Państwo takiej wygranej dzisiaj? Nie. Jak to się stało? Przez przypadek. Spontanicznie. Zgłosiliśmy się do konkursu i wygraliśmy. Co wygraliście? Telewizor. Taki fajny właśnie. Nie wiemy dokładnie jaki. A jak ogólnie impreza? Tutaj? Bardzo fajna. Bardzo fajnie. Na jaki punkt programowy czekaliście szczególnie? No, czekamy na Demono i na Anię Wyszko. Na Anię Wyszko. Kolejne niezwykłe emocje przyniosła ze sobą Ania Wyszkoni, która zawładnęła sceną i sercami publiczności. Ta drobna osoba pokazała swoją wielką siłę i niesamowite pokłady energii. Mało która gwiazda otwiera się tak na swoich fanów. W miasteczku Lata z Radiem rozbrzmiewał głos nie tylko Ani Wyszkoni, ale także publiczności, która śpiewała razem z nią. To było prawdziwe show, które z pewnością na długo zostanie nam w pamięci. Daliście czadu, skąd ta energia? Wiele osób pyta mnie, skąd czerpię siłę i energię, bo jestem raczej drobną osobą. Zawsze mówię, że z serca, ponieważ mam nadzieję, że osoby, które mnie spotykają, mają takie odczucie, że serce mam wielkie. I wychodząc na scenę zawsze jestem cała dla ludzi. I myślę, że to jest takie zamknięte koło. Kiedy artysta daje siebie całego, to ludzie też chcą mu dać całych siebie. I dzisiaj to się czuło. Dzisiaj było naprawdę gorąco. I nie mówię o powietrzu, tylko mówię o atmosferze. Cudownie, prawda. Widać było, jak bardzo była Pani otwarta na tę publiczność. No i jak tomaszowska publiczność się spisała? Spisała się wyśmienicie, nie przeszkadzał nam upał. Ja się cieszę, że podczas moich koncertów jest taka fajna, magiczna energia, która powoduje, że nie przeszkadza ani deszcz, ani upał, bo mamy taką pogodę trochę w kratkę w tym roku. Albo leje deszcz, albo jest tak upalnie, że nie da się oddychać. Daliśmy radę, publiczność miała dużo energii i dała mi jej naprawdę wiele. Myślę, że wystarczy mi na dobrych kilka miesięcy. Byliście już wcześniej w Tomaszowie? Byliśmy w Tomaszowie nieraz. Myślę, że jeszcze nieraz wrócimy. Ja się cieszę, że tak ciepło zostałam przyjęta. No i nie mogę się doczekać kolejnego spotkania. Jakie plany na najbliższą przyszłość zawodową? Dużo się dzieje w moim życiu, ponieważ 2 miesiące temu wróciłam do pracy po 2-miesięcznej przerwie związanej z urodzeniem dziecka.
sporo koncertuję, dodatkowo przygotowuję kolejną płytę, już się nie mogę doczekać wejścia do studia. Materiał jest właściwie już przygotowany, wystarczy tylko nagrać i dopieścić go, ponieważ ja mam taką zasadę. Nigdy nie robię niczego na szybko, nigdy nie wydaję materiału płyty, która nie jest dopieszczona, której nie jestem pewna, więc myślę, że to jeszcze trochę potrwa, ale chciałabym, żeby ta płyta ukazała się jesienią i myślę, że to jest bardzo realne, także jeszcze trochę bądźcie cierpliwi. No właśnie, została pani mamą, jak udaje się pogodzić tę rolę z karierą? Ja już mam w tej kwestii doświadczenie, ponieważ godzę dwie role artystki i mamy od prawie 11 lat i jakoś mi się udaje. 11 lat temu bardzo pomagała mi mama, w tej chwili jestem bardziej dojrzała, bardziej stanowcza, odważna. I zupełnie inaczej to macierzyństwo też przeżywam. Syna nie zabierałam w trasę, córkę zabieram i w ogóle się tego nie boję. Jeździ z nami, udaje się, jeździ z nami opiekunka, a nasza córeczka jest bardzo grzeczna, bardzo cierpliwa, znosi podróże bardzo dobrze. Myślę, że taką nagrodą dla niej jest to, że jest po prostu blisko rodziców cały czas, ponieważ mam wielkie szczęście, że nie tylko podróżuje ze mną córka, ale podróżuje ze mną przyszły mąż. Ponieważ jest moim menedżerem. I bardzo dziękuję wszystkim, którzy bawili się dzisiaj ze mną w Tomaszowie Mazowieckim. Bądźcie ze mną zawsze, całuję Was gorąco i pozdrawiam. Choć robiło się coraz później, miasteczko lata z radiem nie zasypiało. Wręcz przeciwnie, tętniło życiem. Ludzie wciąż się bawili, korzystając z wszystkich przygotowanych atrakcji. Główną gwiazdą wieczoru był zespół Demono. Andrzej Krzywy wykonał największe przeboje grupy. Choć zgromadził sporą publiczność, zdania co do atrakcyjności koncertu były podzielone. Wielu uczestników imprezy nie odnalazło podczas tego występu tak dużej dawki emocji, jaką zaserwowały Wanda Kwietniewska i Ania Wyszkoni. Nie zabrakło jednak wiernych fanów, którzy bawili się do końca. Tradycją stało się kończenie festiwali sztucznymi ogniami. I tym razem nie było inaczej. Kolorowe fajerwerki rozbłysły nad Tomaszowem, który żegnał lato z radiem.